Cześć! Dzisiaj pokażę Wam kolejną świetną obudowę od marki Modecom. W ciągu ostatnich miesięcy w ofercie marki pojawiło się kilka naprawdę interesujących obudów do komputera i dwie z nich były już zrecenzowane. Czas dzisiaj na trzecią, czyli na Panoramę. Dokładne ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Modecom Volcano Panorama Apex ARGB MIDI to ciekawa obudowa dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych, eleganckiej bieli i klasycznej czerni. Na dodatek obudowę można kupić w aż czterech wersjach, biorąc pod uwagę ilość zamontowanych wentylatorów z ARGB. Podstawowa wersja bez wentylatorów wyceniona jest na 299 zł, a wersja testowana przeze mnie wyceniona jest na 539 zł, i w zestawie ma aż 7 wentylatorów. Dostępne są także wersje pośrednie z 3 lub 5 wentylatorami. W zestawie znajdziemy praktyczne akcesoria, czyli śrubki i elementy montażowe zamknięte w praktycznym pudełku. Ponownie jak w przypadku poprzednich obudów otrzymujemy śrubokręt i ściereczkę z grafiką znaną z recenzowanej przeze mnie podkładki marki Modecom. Wymiary tej obudowy to 433 na 295 na 388 mm. Obudowa posiada ciekawą konstrukcję. Jest dość niska, za to szeroka. Umożliwia montaż płyt głównych w formacie ATX, Micro ATX oraz Mini ITX. Dotyczy to także montażu płyt z odwróconymi złączami. Jak wspomniałem, ta wersja ma 7 wentylatorów z wieloma efektami ARGB, które możecie w tej chwili podziwiać w tle. Jest ich naprawdę mnóstwo. A jak są rozmieszczone wentylatory? Na boku mamy dwa wentylatory o średnicy 120 mm, natomiast pozostałych 5 wentylatorów ma średnicę 140 mm. Jeden jest na tyle, dwa na dole i dwa na górze. Obudowa pomieści także zestawy chłodzenia typu all-in-one, chłodnice o wielkości 120, 240, 280 i nawet 360 mm zmieszczą się tak na górze, jak i na dole. A z tyłu wejdzie chłodnica o wielkości 120 mm. Miejsca na wentylatory wyglądają następująco. Na górze 3x120 lub 2x140 mm. Na dole dokładnie te same wymiary. Z tyłu 1x120 lub 1x140, a na boku 2x120. Efektami ARGB możemy sterować z przycisku umieszczonego na front panelu. Poza nim znajdziemy tam włącznik, gniazdo audio typu combo, dwa porty USB 3.0 oraz jeden port USB typu C. Obudowa posiada sporo elementów szklanych, a panele boczne montowane są na zatrzaski. Szkło jest grube i solidne, przy okazji świetnie eksponuje wnętrze obudowy. Nie zabrakło filtrów przeciwkurzowych. Od spodu ogromny filtr magnetyczny. Podobnie sprawa wygląda od góry. Jeszcze dwa filtry znajdziemy na panelu bocznym, ponieważ właśnie za nim montujemy zasilacz. Jest to urok konstrukcji dwukomorowej. Maksymalna długość zasilacza to 200 mm. Pod zasilaczem znajdziemy kontroler, do którego możemy podłączyć do 9 wentylatorów oraz kable obudowy. Dookoła zasilacza pozostaje mnóstwo miejsca na porządkowanie okablowania. Natomiast dodatkowe dyski możemy zamontować w demontowalnej klatce, którą umieszczamy nad zasilaczem. Mogą to być dwa dyski 3,5 cala, lub jeden dysk 2,5 cala. Z tyłu obudowy 6 gniazd rozszerzeń i sporo wlotów powietrza. Od wewnętrznej strony obudowy znajdziemy sporo przepustów. Część posiada gumowe nakładki. Obudowa jest szeroka i pomieści chłodzenie procesora o wysokości do 175 mm. Długość karty graficznej to nawet 400 mm. Blachy w obudowie są solidne. Tak panele boczne, jak i tacka na płytę główną posiadają odpowiednią sztywność. Pod względem mocy chłodzenia 7 wentylatorów sprawdza się genialnie. Temperatury karty graficznej i procesora podczas grania pozostawały na bardzo dobrym poziomie. Pod względem hałasu obudowa nie jest zbyt mocno słyszalna i wyniki pomiaru nie przekraczały 37 dB. Tak więc było chłodno i dość cicho. Ok, podsumowując, osobiście ta obudowa bardzo mi się podoba, ponieważ ma bardzo fajny design. Jest niska, ale jednocześnie masywna i taka dość pękata poprzez konstrukcję dwukomorową. Według mnie i wygląda dobrze i jest naprawdę funkcjonalna, ponieważ możemy
zainstalować w niej przeróżne komponenty i ma szeroką gamę kompatybilności, a jednocześnie duża ilość paneli z hartowanego szkła pozwala pięknie wyeksponować wnętrze. No i co moim zdaniem jest tutaj świetne, to warianty obudowy, ponieważ możemy ją kupić kompletnie bez wentylatorów za niecałe 300 zł, moim zdaniem dobra cena jak za tak solidną obudowę, lub nawet z 7 wentylatorami, czyli taką, która dzisiaj była u mnie pokazana. I wtedy dopłacając te plus minus 250 zł, dostajemy kilka naprawdę dużych wentylatorów, które przede wszystkim świetnie wyglądają, ale też tworzą świetny system chłodzenia. Ale są też opcje pośrednie, czyli 3 i 5 wentylatorów, czyli na przykład jeśli planujecie zakup chłodzenia typu all-in-one z chłodnicą, która powiedzmy będzie na górze, no to wtedy bierzecie sobie nieco tańszą wersję z 5 wentylatorami, na górze wentylatorów już nie macie i zamieszczacie sobie tam swoją chłodnicę. Tak więc mamy kilka wariantów do wyboru, bardzo fajna opcja. No i oczywiście obudowa występuje też w czerni, czyli klasycznym kolorze. Tak więc ze swojej strony polecam, solidna, ładnie zaprojektowana i praktyczna obudowa. Pamiętajcie, że jej ceny i poszczególne warianty sprawdzicie w każdej chwili. Wystarczy wejść w opis filmu i tam macie odpowiednie linki. A jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, doceniacie pracę, którą włożyłem w przygotowanie tego filmu, a było to naprawdę sporo godzin, to będę wdzięczny za zostawienie chociażby łapki w górę, to już jest coś. Zachęcam także do napisania komentarza i udostępnienia tego filmu dalej. No i warto też być subskrybentem, żeby nie przegapić niczego nowego. Tak więc dziękuję bardzo za obejrzenie. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.